No, to sobie pogadamy. Maestro muzyka! Agnieszka, Małgosia, uśmiech. Agustyn, sprawdź, czy masz zegarek. Nie żartuję, drugi raz bym ci tego w życiu nie zrobił. Ale fakt, dzięki niemu tutaj się dostałem, tak? Yes. Długo się zastanawiałem, co wam pokazać. I myślę, karty były od zawsze wizytówką iluzjonistów. Dlatego Agustyn, wyciągnij dłonie przed siebie. Nie, znowu wyciągnij, proszę. Nie, nie chcę. Wyciągnij. Zrobimy sobie sztuczkę dzisiaj z narzędnik z kimś czym? Z kartami. Z monetami. Ale bardzo ładnie odmieniasz przez przypadki. Dobra. Tutaj masz 8 monet. Daj 2 Agnieszce, daj 2 Małgosi, żeby sobie obejrzały. Resztę mi oddaj, bo nam się nie przydadzą. Okej? Okay? Obejrzyjcie sobie, czy nie ma tam żadnych dziur, nacięć, zapadnie, czy tym podobnych. A ty zapnij mocno ten zegarek, bo aż mnie kusi. Dzisiaj yes. Mogę zgrzeszyć. Są w porządku? Tak. Co w porządku? Wezmę z powrotem? Proszę uprzejmie. Pięknie, dziękuję. Są w porządku? Tak. Ciach. Mamy raz, dwa, trzy, 4 monety, 2 ręce, 1 magik. To ja? Woli tak. Ścisłości. I cały bajer polega na tym, żeby każda z tych monet za chwilkę zniknęła na waszych oczach, okej? Okay? Z tym, że kiedy magia się dzieje w moich rękach, możecie myśleć, że coś ściemniam. Dlatego dzisiaj skorzystamy z waszych dłoni. Małgosiu, tak. Wyciągnij proszę prawą dłoń przed siebie. Proszę. Dostajesz ode mnie, ile monet? 4. 4 monety na dłoń w ten sposób, okej? Okay? Teraz chciałbym, żebyś się na nich skupiła i drugą ręką, zobacz, co ja robię, drugą ręką przykryła je w ten sposób. O, takim... Z takim daszkiem? Tak, z takim daszkiem. Proszę okay? bardzo, jest. Widzisz wszystkie 4, zajrzyj sobie jeszcze. Są 4? Są 4. Zacznij mi mieszać, okej? Okay? Zacznij mi mieszać, tak żeby je słyszeć w środku. Słyszysz. Słyszę. Wyobraźcie sobie, że teraz jedną monetę zabieram z dłoni Małgosi. Wyrzucam Małgosi, jakbyś mogła. Wysyp to, co masz tutaj. Super. Zostały nam 3 monety, tak? Lecimy dalej. Okej, okay? Teraz może... Agnieszka, patrzę, powiedz mi... Nie mam dziurawych ław. Jesteś no. praworęczna czy lewa? Ja jestem praworęczna. Praworęczna, ale jako, że już prawej ręki użyliśmy, użyjemy teraz lewej. Wyciągnij dłoń. 3 monety dostajesz tak, na dłoń w ten sposób, okej? Okay? No, trzymaj je na płasko. Na płasko, na płasko. Dobra. No, bardzo ładnie. Tak. Teraz wyobraź sobie, że jedna z tych monet zaczyna znikać. Nie mów mi, która. Jezus Maria, no. Popatrz na nie. No, patrzę na nie. Wyobraź no. sobie, że jedna zaczyna się robić niewidzialna. Kiedy sobie to mocno wyobrazisz, no. moment, kiedy upuścisz te monety na stół, sprawi magię. Okej? Okay? Tak, jesteś gotowa? Tak. Po prostu upuścisz te monety na 3, gotowa? Dobra. Raz, 2, 3, upuść je. Po prostu upuść. Jezus, opuściłam. Spróbujmy jeszcze raz, okej? Okay? Co zrobiłam? Spróbujmy jeszcze raz. A, łapię upuścić, okay. dobra. No, z moją powrotem. Okej, okay, spróbujemy jeszcze raz, dobra? Dobra. Zrobimy dobra. To jeszcze raz. Dobra. Ciach. No. 3 monety? Tak. Gotowa? Jezus, Maria. Ciach. Tak. Po prostu patrz, po prostu tak. patrz na nie. Dobra, patrz na nie, no. I po prostu wyrzuć je. Raz, 2, 3. I zostały nam 2,5. Tak. Spróbujemy z ostatnią monetą. Augustin, ostatnia jest najtrudniejsza. Wiesz dlaczego? Bo już wiecie tak naprawdę, co mam zamiar zrobić. Co? Dlatego spróbujemy troszeczkę inaczej, okej? Okay? Troszeczkę inaczej, to znaczy użyjemy chusty, okej? Okay? I teraz uważajcie. Moneta, chusta, okej? Okay? I teraz uważajcie. Moneta dłoni, delikatnie dmuchnę, żeby moneta całkowicie zniknęła. Oczywiście nie znika całkowicie, bo pojawia się... Nie, przepraszam, tutaj. Kończy nam się pomału czas, dlatego Augustin, to za ten zegarek. Dziękuję.